Za 25 minut dziewiąta słuchają Państwo Poranka Dwójki, a w studiu Polskiego Radia w Koszalinie są już goście dzisiejszego poranka, pani Barbara Jaroszyk i pan Dariusz Pawlikowski, organizatorzy Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja. Halo. Witamy, witamy. Witamy. Dzień dobry. Festiwal Integracja Ty i Ja, festiwal filmowy, to pokaz twórczości odnoszącej się do osób niepełnosprawnych. Proszę powiedzieć, jak zrodziła się idea tego festiwalu, bo festiwal już po raz siódmy się odbywa. Tak, idea festiwalu zrodziła się w naszym domu rodzinnym. Małżonek Piotr Jaroszyk był wieloletnim dyrektorem Festiwalu Koszalińskiego Młodzi Film. Ja z kolei byłam związana ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. I także pierwszy etap jakby tej integracji nastąpił przy kawie podczas długich prywatnych rozmów. Wymyśliliśmy założenia programowe i pomyśleliśmy, że taki festiwal byłby festiwalem, który byłby bardzo potrzebny. Jak państwo rozumieją ten zakres programowy festiwalu, czyli filmy o tematyce czy o problemach odnoszące się jakoś do problemów osób niepełnosprawnych? Jak szeroko państwo rozumieją ten zakres tematyczny festiwalu? My na naszym festiwalu pokazujemy nie tylko filmy dotyczące niepełnosprawności czy w ogóle problemów osób niepełnosprawnych, ale mamy także sporo imprez towarzyszących, seminaria, dyskusje, spotkania naukowców, różne występy, pokazy artystyczne. Filmy, które pokazujemy, dotyczą li tylko tematyki osób niepełnosprawnych i jesteśmy bardzo dumni, bo pokazujemy w tym roku 25 filmów dokumentalnych, 7 fabularnych i co jest dla nas bardzo, bardzo ważne, pokazujemy 8, jeszcze zobaczymy, bo jeszcze być może dzisiaj jakiś film dotrze, filmy amatorskie, z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. Filmy amatorskie są tworzone przez osoby niepełnosprawne. No taką mamy kategorię, takie mamy 3 pierwsze nagrody. Filmy w kategorii amatorskiej tworzą osoby, które pokazują nam swój świat. Temat nie musi dotyczyć niepełnosprawności, ale siłą rzeczy, w cudzysłowie, ten temat jest jakby skażony niepełnosprawnością, czy pokazuje nam świat osoby niepełnosprawnej z punktu widzenia, nie wiem, z wózka, z łóżka, czy na przykład osoby, która ma tam czterokończynowe porażenie, a przy pomocy osób sprawnych, rodziny, przyjaciół potrafi nakręcić jakiś film. Do tej pory przez 7 lat pokazaliśmy blisko 300 filmów. Tych filmów jest sporo na świecie. My się trochę baliśmy o repertuar. No bo tak, wszyscy wiemy, że Rain Man dotyczy niepełnosprawności, Dróżnik słynny, czy Lot nad kukułczym gniazdem, ale my postanowiliśmy te filmy ogarnąć i mamy taką cezurę czasową. Pokazujemy filmy z 2-3 ostatnich lat, ale tych filmów robi się już tak dużo na świecie i już mamy takie kontakty i jest takie zainteresowanie na całym świecie tym festiwalem, że być może będzie my pokazywali tylko najnowsze filmy w tej kategorii, bo czasami no, już musimy odmawiać, bo program jest zamknięty, ale temat przede wszystkim główny... będą musieli państwo zmienić nazwę z Europejskiego Festiwalu na Międzynarodowy. No właśnie, nazywamy ten festiwal na początku europejski tak trochę skromnie, chociaż dla nas to i tak już było bardzo szumnie, a teraz mamy w tym roku filmy i z Japonii, i z Kanady, i z USA, no z bardzo wielu krajów. No oczywiście też nie wspominam teraz o europejskich, także że nazwa pozostaje europejska, ale jesteśmy otwarci na cały świat, bo skoro filmy napływają, są zgłoszenia z różnych stron świata, no to, ale pewnie nazwy na razie nie będziemy zmieniać, bo do marki jesteśmy przyzwyczajeni. Festiwal ma charakter konkursu. Proszę powiedzieć, na czym ten konkurs polega, w jaki sposób są te filmy fabularne i dokumentalne oceniane, jakimi kryteriami się jury kieruje i kto to jury tworzy? No właśnie, trudno nam na razie powiedzieć, jakimi kryteriami w tym roku będzie się kierowało jury. Jakiś regulamin mamy... państwo narzucają. Oczywiście jury w tamtym roku, tylko przypomnę, wygrały filmy, bo to nie jest festiwal filmów bardzo smutnych i ponurych, bo on nie traktuje świata osób niepełnosprawnych jako świata smutnego. My często tak postrzegamy ten film, ten festiwal jest festiwalem integracyjnym i my pokazujemy życie takie, jakie jest. Pokazujemy
kto tutaj jest nienormalny czasami, prawda? Osoby niepełnosprawne uczą nas życia, spojrzenia na świat właśnie z perspektywy wózka. Nabieramy pokory wobec osób niepełnosprawnych. W tamtym roku na przykład wygrał film Jean-Paul Lilienfelda Jak po maśle. To jest komedia dotycząca codzienność osób poruszających się na wózkach. Wygrał także na przykład film Rumba. To jest film taki muzyczno-taneczny, który pokazuje świat tańca osób niepełnosprawnych. Także ten festiwal jest bardzo optymistyczny. W tym roku na przykład w jury, dlatego nie wiem, jakie będą dokładne kryteria, wybierają po prostu filmy najlepsze. Mamy nagrodę Grand Prix Motyl 2010, potem będzie nagroda za najlepszy film fabularny, za najlepszy film dokumentalny i najlepszy film amatorski. W tym roku jury mamy, co roku, zacne. Szefową jury będzie Magdalena Łazarkiewicz, no to przedstawiać nie muszę. Członkiem jury będzie Teresa Budzisz-Krzyżanowska, prawda, także tutaj specjalnej rekomendacji nie trzeba. Marta Sikorska także zasiądzie w naszym jury. Marta Sikorska to już dosyć znane nazwisko. Ona kiedyś wypłynęła, przepraszam, że tak mówię, w Gazecie Wyborczej. Marta Sikorska teraz chyba już kończy doktorat, jest nauczycielką. Był taki problem, ona nie mogła znaleźć i do tej pory nie może znaleźć pracy. Na przykład w szkole średniej zna języki, ma doktorat, jest wicemistrzynią świata w tańce na wózku, mistrzynią Europy. Piotr Pacewicz z nią takie wideoblogi ostatnio także robi. To jest wspaniała, mądra osoba, ale na przykład nie może znaleźć pracy nawet w Warszawie, bo są preteksty, a to nie ma windy na pierwsze piętro, a to uczniowie się będą śmiać i tak dalej, i tak dalej. To jest wspaniała osoba, ona jest u nas jurorką. Kolejnym jurorem będzie Bartek Szpurek. On jest szefem takiego portalu internetowego dla osób niepełnosprawnych, nie tylko dla osób niepełnosprawnych, niewidzialni.eu, a na co dzień Bartek Szpurek, on jest po dziecięcym porażeniu mózgowym, jest dziennikarzem Dzień Dobry TVN. Także się bardzo cieszymy, że Bartek będzie na naszym festiwalu. I jeszcze jest jeden juror, bo ta edycja festiwalu jest taką edycją polsko-francuską, bo tam mamy przyjaciół, nawet specjalne stowarzyszenie w Paryżu powstało i naszym jurorem będzie Frédéric Zetoun. To jest aktor, reżyser, taki autor piosenek, dziennikarz i prezenter drugiego programu telewizji francuskiej i jest taki bardzo popularny program Melodie TV. On jest niepełnosprawny, przylatuje do nas i będzie naszym jurorem, to jest gwiazda telewizji francuskiej. A tak przy okazji wspomniany wcześniej Jean-Paul Lilienfeld, on otworzy nasz dzisiejszy festiwal. On nakręcił teraz film z Dzień w spódnicy z Isabelle Adjani. Ona dostała Cezara w tym roku, najwyższą nagrodę francuską, także bardzo zacny gość mamy na festiwalu. Wspomniał pan, że bardzo wiele powstaje filmów poświęconych jakoś problemom niepełnosprawności. Także program tegorocznego festiwalu również bogaty i tutaj jeśli chodzi o filmy fabularne i dokumentalne, no ale mówili państwo także o licznych imprezach towarzyszących, na przykład sporo zajęć warsztatowych proponują państwo na festiwalu i ja rozumiem, że te zajęcia warsztatowe są no, w dużym stopniu skierowane do osób niepełnosprawnych i to też jest jedna z tych płaszczyzn integracji, o którą państwu chodzi, jeśli chodzi o festiwal. Tak, panie redaktorze. Wszystkie imprezy mają charakter integracyjny. Biorą w nich udział zarówno osoby niepełnosprawne, jak też osoby bez dysfunkcji. Natomiast taką, ja muszę podkreślić, ogromną wartością festiwalu jest to, co prezentują nieprawdopodobni, niezwykli ludzie, którzy reprezentują środowisko niepełnosprawne. Wszystkie zajęcia i wszystkie warsztaty i wszystkie imprezy są pod tym hasłem i tak one są przeprowadzane. Poza tym w tym roku mamy takie wielkie szczęście i duży zaszczyt gościć znakomitości ze świata nauki. Będzie konferencja poświęcona macierzyństwu, rodzicielstwu i niepełnosprawności. Zazwyczaj jest tak, że skupiamy swoją uwagę na dzieciach niepełnosprawnych, natomiast niewiele mówi się o rodzicielstwie osób niepełnosprawnych. Drugą częścią konferencji będzie taka część poświęcona tym, że właśnie rodzicom, matkom, i ojcom, i dzieciom również, gdzie będą się mogli wypowiedzieć bezpośrednio, jakie to przeszkody, czy też jakie refleksje życiowe nasuwa tak właśnie przeżyte życie. Poza tym jeszcze jedna bardzo istotna i bardzo wartościowa okazało się rzecz, którą będziemy proponować. To jest taki cykl,
który rozpoczęliśmy w ubiegłym roku, cykl spotkań z młodzieżą koszalińskich szkół, mam nadzieję na razie koszalińskich, gdzie z cyklu Najlepsi z Najlepszych pokazujemy i rozmawiamy z osobami niezwykłymi. W ubiegłym roku gościliśmy ekipę, która weszła, ekipę osób niepełnosprawnych. Ludzi, którzy pokonali bariery i weszli na szczyt Kilimandżaro. W tym roku będziemy prezentować wielkich sportowców. To są nieprawdopodobne, to są fantastyczne spotkania. Okazuje się, że młodzież reaguje bardzo spontanicznie, bardzo czeka na te spotkania, a chcemy pokazać, że młodzieży przede wszystkim, że to, co wydaje się niemożliwe, staje się naprawdę możliwe. Pan pytał o warsztaty animacji. Podobnie jak w poprzednich latach mamy warsztaty filmu animowanego. Te warsztaty prowadzą jak co roku Eugeniusz Gordziejuk i Wiesław Zięba i Szymon Adamski ze Studia Miniatur Filmowych z Warszawy. 25 dzieci z szkół integracyjnych na przykład biorą udział w tych warsztatach i finałem jest na przykład film animowany, który potem pokazujemy na festiwalu. Także wartością naszego festiwalu jest to, że pokazujemy filmy z audiodeskrypcją i filmy także z językiem migowym. Ja myślę, że ta audiodeskrypcja to już znane pojęcie. Ja tylko przypomnę, to jest taka technika, która dzięki dodatkowym opisom słownym udostępnia odbiór filmów oraz pozwala osobom niewidomym poznawać sztukę plastyczną, teatralną, czy w tym przypadku filmową. Po prostu opisy scen pozwalają osobie niewidomej podążać za rozwijającym się takim wątkiem historii, czy usłyszeć i zrozumieć po prostu, co się dzieje na ekranie. I takie filmy także w tym roku pokazujemy. Jeszcze przy okazji mamy także, ja nie jestem w stanie wszystkich wymienić imprez towarzyszących, taką dyskusję bez barier, zatytułowaną Film Sztuka Otwarta. W tej dyskusji właśnie będą brać udział także wspomniana wcześniej Magdalena Łazarkiewicz, czy Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Jacek Bławut, także, który jest przyjacielem naszego festiwalu. Będą także goście z Francji, Filip Lornak, także dzisiaj już przylatuje do nas z Paryża. To jest juror festiwalu w Cannes. On jest dyrektorem programującym kanału Plus, także z przyjacielem naszego festiwalu i mówić będziemy między innymi o tym, jak film może być bardziej dostępny dla osób niepełnosprawnych. W wielu krajach europejskich to jest standard, ale my na przykład ciągle walczymy o tym, żeby także filmy polskie w kinach czy w telewizji miały napisy. To nie jest jakaś pewnie bardzo droga rzecz, ale tego jeszcze po prostu nie ma i wiele osób niepełnosprawnych może czuć się dyskryminowanych w odbiorze takich filmów. Więc jak słyszymy, integracja nie tylko w tytule festiwalu, nie tylko jako temat filmów pokazywanych na festiwalu, ale integracja to po prostu charakter państwa festiwalu. Dzisiaj rozpoczyna się 7. Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja w Koszalinie, a w studiu Polskiego Radia w Koszalinie o tym festiwalu mówili pani Barbara Jaroszyk, jego dyrektor, i Dariusz Pawlikowski, kierownik programowy. Bardzo dziękuję. Zapraszamy do Koszalina. Dzisiaj od godziny 17 zapraszamy do Koszalina na Plac Polonii 1. Największą wartością festiwalu jest to, że tworzą go osoby sprawne i niepełnosprawne. Naprawdę w grupie organizatorów większość to osoby niepełnosprawne. To jest bardzo ważna rzecz dla nas. Bardzo dziękuję.